Państwo hymnem Olsztyna, hymnem warmińskim, czyli O Warmo Moja Miła. Rozpoczęliśmy, a odegrałby dla Państwa, dla nas Tomek Siemaszko, a właściwie powinienem powiedzieć kapitan Tomasz Siemaszko, bo Tomek to nie tylko uzdolniony muzykę, ale także zapalony żeglarz, co akurat jak na rodowitego olsztynianina dziwić nie powinno. Jeszcze raz duże brawa. Brawa, Tomek Siemaszko. Bardzo dziękuję. Człowiek stąd. Kapitan Tomasz Siemaszko otworzył noworoczne spotkanie prezydenta Olsztyna. A my bardzo serdecznie witamy Państwa i jest nam niezmiernie miło, że możemy znów w tym składzie być z Państwem w tym wyjątkowym dniu, tego wyjątkowego wieczoru. Marta Gołąb-Kocięcka. I Andrzej Kocięcki. Serdecznie Państwa witam. Duża przyjemność po naszej stronie. Zbieżność nazwisk oczywiście nieprzypadkowa. Szanowni Państwo, bardzo jest nam miło spotkać się z Państwem podczas tego noworocznego spotkania. To już jest taka tradycja, że zamykając mijający rok i otwierając nowy rok, nowych możliwości, spotykamy się na uroczystej gali, której gospodarzem jest prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymotycz, którego bardzo serdecznie witamy wraz z małżonką. Szanowni Państwo, w imieniu pana prezydenta witamy również posła Jacka Karnowskiego, prezesa ruchu samorządowego Tak dla Polski. Witamy również posła Stanisława Gorczyca. Serdecznie witamy posła Pawła Papkę. Bardzo serdecznie witamy senatorkę Ewę Kaliszuk. Szanowni Państwo, bardzo jest nam miło, jest z nami Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Witamy również Roberta Szewczyka, przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna. A wraz z nim oczywiście radnych oraz kierownictwo Urzędu Miasta Olsztyna tak licznie przybyło na dzisiejszą galę. Witamy Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, witam pięknie Jego Ekscelencję Metropolitę Warmińskiego, księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Mamy zaszczyt powitać wicewojewodę warmińsko-mazurskiego Zbigniewa Szczepińskiego. Serdecznie witamy rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesora Jerzego Przyborowskiego. I oczywiście bardzo serdecznie witamy honorowych obywateli miasta, członków kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna Statuetek Świętego Jakuba oraz wszystkich przybyłych dotychczasowych laureatów tej nagrody. Szanowni Państwo, bardzo jest nam miło, że są z nami. Witamy ich wszystkich, samorządowców, przedstawicieli kościołów, instytucji, urzędów, służb mundurowych, przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni, a także organizacji pozarządowych. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, noworoczne spotkanie to okazja do tego, aby nie tylko wręczyć po raz 20 zresztą nagrodę Świętego Jakuba, statuetki Świętego Jakuba, ale także popatrzeć w przyszłość i w przeszłość. A zatem zanim ta ceremonia wręczenia nagród, to zobaczmy, jak minęły nam ostatnie 12 miesięcy w stolicy Warmii i Mazur. Zapraszamy na krótkie filmowe podsumowanie. Zrealizowane strategiczne inwestycje, zrealizowane najtrudniejsze projekty. Tak dla Olsztyna skończył się rok 2023. Stolica Warmii i Mazur jest znakomitym przykładem tego, jak dobrze samorządy potrafią wykorzystywać środki europejskie. A kolejne nagrody i wyróżnienia motywują do dalszej pracy. A tej w roku 2023 było dużo.
Dziś, kiedy już korzystamy z nowych czy zmodernizowanych obiektów, powoli zacierają się z naszej pamięci niewygody, które musieliśmy przetrwać przede wszystkim w codziennym poruszaniu się po mieście. Budowa drugiej nitki tramwajowej dobiegła końca. 30 grudnia pierwszy tramwaj ruszył z pasażerami i nowo wybudowaną trasą. W sumie powstało 6 km podwójnego torowiska. Nowe linie 4 i 5 łączą osiedle Pieczewo z dworcem głównym i z centrum miasta pierwszą w mieście 270-metrową estakadą nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku. W ramach projektu Rozwój Transportu Zbiorowego w Olsztynie Trakcja Szynowa wybudowano także przy Wysokiej Bramie nowy węzeł przesiadkowy, przy ulicy Kołobrzeskiej dodatkową zajezdnię tramwajową oraz dokupiono 12 nowych pojazdów. Inwestycja obejmowała również wymianę oświetlenia oraz sieci podziemnych, deszczowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych. Przy okazji projektu nasadzono także ponad 3000 drzew, a także dziesiątki tysięcy krzewów i bylin. Wzdłuż linii powstały także nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Podobnie zmienił się fragment ulicy Pstrowskiego od skrzyżowania z Sikorskiego i Mazowieckiego do skrzyżowania z Wyszyńskiego i Synów Pułku. Dawna gruntowa droga, dziś nowa asfaltowa ulica Plażowa, także spełnia najwyższe standardy. Właśnie nią dotrzemy do plaży miejskiej nad jeziorem Skanda i dalej na Aleję Piłsudskiego. To także lepsze skomunikowanie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz nowej siedziby Polskiej Akademii Nauk. Coraz sprawniejsza komunikacja w Olsztynie z pewnością cieszy, podobnie jak nowa hala widowiskowo-sportowa Urania. Ponad 40-letni obiekt już dawno nie spełniał oczekiwań swoich użytkowników. Po gruntownej przebudowie w głównej bryle mieści się ponad 4000 widzów, w mniejszej sali treningowo-rozgrzewkowej kolejne 500. Powstało także zadaszone lodowisko i parking podziemny. Od 15 grudnia to miejsce ponownie tętni życiem. Nowa Urania rozgrzewa serca gości, tak nasze domy od lat niezawodnie ogrzewa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W roku 2023 miejska spółka zakończyła trzyetapowy projekt przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych. W gorącym rozruchu jest instalacja termicznego przekształcania odpadów. Domknęła ona transformację systemu ciepłownictwa w Olsztynie w kierunku zielonych źródeł energii. Rozwiązała także problem zagospodarowania odpadów nie nadających się do recyklingu. Między innymi za takie właśnie działania miasto w 2023 roku zostało laureatem Nagrody Lidera Transformacji Energetycznej za projekt Klastra Energii Olsztyn Net Zero. Z zakończonych projektów skorzystać możemy wszyscy, jednak władze miasta wsłuchały się także w potrzeby mniejszych, lokalnych społeczności i wiele z nich zrealizowało. Ubiegły rok poświęcony był przede wszystkim dzieciom, tym samym przedszkola i szkoły po kolei odzyskują swoją świetność. Na przykład szkoła podstawowa nr 2 ma nowy dach i okna, a jej filia odnowioną salę gimnastyczną. Nową salą sportową cieszą się także uczniowie 5 Liceum Ogólnokształcącego. Osiemnastka zyskała pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i trybuną na 250 miejsc. Natomiast 30 ma własne miasteczko ruchu drogowego. Na 1000 m2 mieści się 55 znaków i 3 gry edukacyjne. Od ubiegłego roku lepiej mieszka się w Olsztynie uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego spoza miasta. Mają bowiem własny internat. To dla nich upragnione rozwiązanie. Teraz mogą wspólnie zgrać szkołę, treningi czy posiłki. W 2023 roku Olsztyn intensywnie zmieniał się dla swoich mieszkańców i równolegle świętował liczne jubileusze. Miasto skończyło 670 lat. Na tę okoliczność ukazała się olsztyńska wersja gry Monopoly. Był to także rok Mikołaja Kopernika. Od jego urodzin minęło 550 lat. Dziedzictwo, które pozostawił między innymi na olsztyńskim zamku, jest wciąż żywe i inspiruje naszych mieszkańców. Nie brakowało zatem okazji, by uczcić jego pamięć. W końcu to na Warmii tworzył przez 40 lat. Również
jubileusz 50-lecia w wielu odsłonach miał amatorski klub tańca towarzyskiego Miraż, który wychował wielu utalentowanych tancerzy i doprowadził do rozkwitu tańca w mieście. Olsztyn zawsze kochał muzykę, dlatego ma dla niej przestrzeń. Na Starym Mieście, w amfiteatrze, portowie czy na lotnisku cieszy rozmaitymi brzmieniami mieszkańców i gości. Ci zaś wśród wielu wydarzeń muzycznych najliczniej przybywają na Olsztyn Green Festival. Zielona trzydniowa uczta muzyczna w scenerii plaż Centrum Rekreacyjno-Sportowego Łukiel ma już za sobą 9 udanych edycji. Z niecierpliwością czekamy na 10. jubileuszową, która odbędzie się już w sierpniu. Kiel to także od lat strategiczne centrum rywalizacji sportowej. Biegi na dystansach krótkich, półmaratony, triatlon czy regaty żeglarskie na stałe wpisały się w kalendarz imprez miejskich. Na co dzień każdy, jak woli, może aktywnie bądź leniwie spędzić tu wolny czas. Aktywność może mieć różne twarze, także te społeczne czy gospodarcze. Do Olsztyna w ubiegłym roku po raz trzeci przyjechało wielu młodych ludzi, by w Kortowie, w miasteczku studenckim, rozmawiać o dobrych rozwiązaniach dla naszego kraju podczas kampusu Polska Przyszłości. A ta przyszłość dla Olsztyna ponownie będzie pracowita. Zapadła decyzja o powstaniu Centrum Bibliotecznego w Koszarach Dragonów. Trwają liczne przygotowania do modernizacji olsztyńskiego planetarium i obserwatorium astronomicznego, a także budowa nowej noclegowni dla osób bezdomnych. Rozpoczęto pracę nad projektem ośrodka szkolenia piłkarskiego przy ulicy Sybiraków. Olsztyn uzyskał także unijne finansowanie na ulicę Nowobałtycką oraz rządowe na przebudowę stadionu miejskiego i budowę olsztyńskiego parku przemysłowego. Trwają także prace nad strategią rozwoju miasta Olsztyn 2030+. Szanowni Państwo, pięknie się to ogląda, fantastycznie się z tego korzysta, żyje się coraz lepiej, ale ile kosztowało to pracy, ile uporu, ile konsekwencji, tak naprawdę wie najlepiej jedna osoba. Panie i Panowie, przed nami prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz. Panie Prezydencie, zapraszam. Zapraszam. Szanowni Państwo parlamentarzyści, Panie Marszałku, Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Panie Wojewodo, Szanowni Koledzy Samorządowcy, Koleżanki oczywiście, Szanowni wszyscy Państwo, którzy przyjęliście zaproszenie na to nasze dzisiejsze, na pewno wyjątkowe wydarzenie, bo przecież jak mieliśmy przed chwilą możliwość zapoznać się z tymi naszymi rocznymi działaniami, to widzimy, że wspólnie, wcześniej planując, przygotowując, a następnie realizując, zrobiliśmy bardzo wiele dla nas, dla naszych mieszkańców. Bo przecież budżet również tego poprzedniego roku, roku 2023, był wyjątkowy. Wyjątkowy w historii naszego miasta, gdyż po stronie wydatków przekroczyliśmy 2 miliardy złotych, konkretnie 2 miliardy 174 miliony złotych, przy dochodach na poziomie 1 850 milionów złotych. Oczywiście był deficyt, ale jak Państwo wiecie, jeśli mieliśmy do dyspozycji dzięki naszemu wspólnemu, moich współpracowników, Państwa radnych, możliwość pozyskania i skorzystania ze środków unijnych, jakimi były pieniądze z programu operacyjnego Polska Wschodnia na rozwój systemu transportu zbiorowego miasta Olsztyna,
czyli popularny tramwaj, czy jeśli mieliśmy również środki dotacyjne ze strony samorządu województwa od pana marszałka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur na modernizację i przebudowę w ramach programu rewitalizacji naszej Urani, to trudno się dziwić, żeby tej szansy nie wykorzystać. Pieniądze po stronie wydatków majątkowych, tylko w ubiegłym roku była to kwota przeszło 750 milionów złotych, a więc również rekordowa. Sam projekt transportowy to koszty kwalifikowalne 421 milionów złotych. Ogromne pieniądze. Jak zobaczyliśmy tutaj, ten wysiłek, który wspólnie wykonaliśmy na rzecz naszych mieszkańców, na pewno był ogromny, ale zakończył się pewnym sukcesem, świetnym finiszem, bo przecież do końca 2023 roku te pieniądze musiały być spożytkowane, efektywnie, racjonalnie wydatkowane na wszystkie projekty, które były projektami z perspektywy unijnej lat 2014-2020. Kończyliśmy 31 grudnia 2023, bo taki był termin. To nasz wspólny sukces, sukces mieszkańców. Wiele było w tym czasie, jak państwo wiecie, różnego rodzaju opinii, nie zawsze przychylnych, ale ja zawsze powtarzałem i dziękuję wam za to, dziękuję naszym mieszkańcom, że jeśli wykonujemy remont, tak samo w domu, to szanowni państwo, jakiś czas musimy się troszeczkę pomęczyć, a potem to już tylko będzie lepiej. Dzisiaj, jak spotykam mieszkańców, którzy dojeżdżają z Pieczewa, dojeżdżają tą nitką, czy czwórką, czy piątką, bo przecież jedna jedzie do Śródmieścia, druga jedzie do naszego dworca, to mówią, jesteśmy szczęśliwi, cieszymy się, dziękujemy, że tak wspaniale możemy szybko, bezproblemowo się przemieszczać po naszym pięknym mieście Olsztynie. Wszystkim państwu za to gorąco i serdecznie dziękuję, bo jest to na pewno nasz wspólny sukces. To dzisiejsze spotkanie ma dla mnie na pewno szczególny wymiar, szanowni państwo, ponieważ zaraz czas szybko biegnie, będzie miesiąc marzec, a to już okrągła data, 15 lat, kiedy jestem prezydentem od 9 marca roku 2009 naszego pięknego miasta Olsztyna. Dziękuję wam, bo bez waszego wsparcia radnych Rady Miasta Olsztyna, naszych mieszkańców, rad osiedli, z którymi się bardzo często spotykamy, rozmawiamy, ustalamy, moich współpracowników, moich zastępców, wszystkich nas, nie byłoby tych sukcesów, a więc pokazujemy, że potrafimy ze sobą współpracować, że potrafimy wytyczać cele, a następnie konsekwentnie je realizując, osiągać. A więc jeszcze raz wielkie słowa uznania, podziękowania dla wszystkich państwa. Jestem przekonany, szanowni państwo, takie sobie punkty zapisałem, że pewien etap, na pewno ten, który żeśmy sobie określili, wspólnie zrealizowaliśmy. Była tutaj mowa o tym, że przygotowywaliśmy w ostatnim okresie strategię rozwoju miasta. Tak, to jest dla nas dokument kluczowy. Dokument wyznaczający kierunki i cele na te następne, kolejne lata. Jestem przekonany, że wspólnie cała nasza wspólnota samorządowa po prostu podejmie to wyzwanie, które jest przed nami, które oczywiście formułowane jest w ramach różnych oczekiwań, możemy powiedzieć marzeń naszych mieszkańców i że te marzenia, tak jak one były wcześniej, będziemy wspólnie mogli realizować. Szanowni państwo, była też mowa o tym, że sporo żeśmy starali się w ramach naszych możliwości
w ramach współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi, a więc naszym samorządem, samorządem województwa, również staraliśmy się wychodzić naprzeciw różnym działaniom, które proponował nam poprzedni rząd. Wiemy, że była to bardzo trudna współpraca, bo przecież w przeciągu tych lat, od roku 2019, ja niejednokrotnie o tym mówiłem, to powtarzałem, że samorządy niestety, ale po prostu zostały bardzo poobijane, a szczególnie jeśli mówimy o dużych samorządach, jeśli mówimy o dużych miastach, bo tylko w naszym przypadku po wprowadzeniu tak zwanego Polskiego Ładu, żeśmy stracili na tym w latach 2019-2023 190 milionów złotych. I oczywiście te pieniądze, gdybyśmy mieli, to na pewno te nasze marzenia, te oczekiwania naszych mieszkańców, moglibyśmy jeszcze lepiej wypełniać treścią, wpisywać się w te oczekiwania, które cały czas do nas płyną. Dzisiaj cieszymy się z tego, że 15 października nastąpiła zmiana. Zmiana, która niesie nam nadzieję, bo przecież czekamy na środki z Krajowego Planu Odbudowy, bo przecież również czekamy na to, że subwencja oświatowa dzisiaj, do której musimy w kontekście naszych kosztów i wydatków związanych z szeroko rozumianą edukacją, edukacyjną opieką wychowawczą, wydać 720 milionów złotych, mając 440 milionów subwencji i w sytuacji, gdy musimy dopłacić około 300 milionów złotych z naszych dochodów własnych, które nam niestety się zabrało, to sytuacja jest trudna. Ale wiemy, że również Ruch Samorządowy Tak dla Polski, Jacek Karnowski, który dzisiaj jest z nami, podjął wcześniej taką batalię, ażeby koalicja, z którą zostało podpisane stosowne porozumienie, wielkie podziękowania dla wszystkich parlamentarzystów, dla Jacka Karnowskiego również, że liczymy na to, iż te punkty, które przyświecały oczywiście przy rozmowach, a następnie podpisaniu stosownych porozumień w trakcie przygotowywań do wyborów 15 października będą realizowane, bo to dotyczy podwyższenia subwencji z 2 do 3%, bo to dotyczy chociażby, co rząd już zapowiedział i na pewno bardzo się cieszymy, podwyższenia wynagrodzeń dla naszych nauczycieli, dla pracowników edukacji, podwyższenia środków na służbę zdrowia, podwyższenia również środków dla administracji publicznej. Zakładam, że również w tym absolutnie uwzględniona jest administracja samorządowa, a więc nasza wspólnota samorządowa, nasi pracownicy, bo przecież powiedziałem, jaka była przyczyna ubytków w naszych dochodach. Oczywiście chcemy i na pewno będziemy od samego początku, tak stawialiśmy sprawę, współpracować ze wszystkimi siłami, którym na sercu leży dobro naszych małych ojczyzn, naszego rozwoju, również naszego pięknego Olsztyna. Szanowni Państwo, poszerzanie i zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, kompetencje znajduje również swoje źródło w programach edukacyjnych, wykraczających poza zakres podstawowego kształcenia, a są one realizowane przez olsztyńskie szkoły. W minionym roku tylko, w tym 2023, nasi dyrektorzy, jako liderzy naszych jednostek, realizowali 50 projektów w ramach projektów miękkich z uczniami, z rodzicami, z nauczycielami za 22 miliony złotych. Wielkie słowo uznania, podziękowania, bo włożyliście naprawdę wiele siły. Włożyliście wiele siły, wiedząc o tym, o czym zawsze rozmawiamy i mówimy, że naszą najważniejszą inwestycją jest inwestycja w dzieci, w młodzież,
w ich kształcenie, w ich wychowanie. Bo przecież nie kto inny, a oni niebawem przejmą stery po nas i będą po prostu kształtować rozwój tych naszych małych ojczyzn, naszego regionu, naszego pięknego kraju. Również dumny jestem z tego, jest z nami dzisiaj pan profesor rektor Przyborowski. Serdecznie witam pana rektora. Dziękuję po pierwsze, że możemy gościć na naszym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, z którego jesteśmy dumni, gdzie wielu nas to absolwenci tej uczelni, gdzie jak przeanalizowałem nasze placówki, począwszy od placówek społecznych, poprzez nasze przedszkola, poprzez nasze szkoły, poprzez instytucje kultury. To nie wiem, czy państwo wiecie, szanowny panie rektorze z góry, bardzo dziękuję, jestem dumny, mamy 80 podpisanych umów pomiędzy tymi placówkami, które ogólnie wymieniłem, a różnymi wydziałami, kierunkami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Serdecznie dziękuję. Gratuluję. Jesteśmy dumni z naszego Uniwersytetu i zawsze powtarzam to, bez Uniwersytetu nie moglibyśmy mówić o tak dynamicznym, wspaniałym, prężnym rozwoju naszego miasta. Dziękuję wszystkim pracownikom Uniwersytetu, bo dzisiaj wielu z nich jest razem z nami. Ale przecież wiemy, że uczelnia to również jest jednym z największych pracodawców tu, w regionie, na Warmii i Mazurach, w naszym pięknym mieście Olsztynie. Dynamicznie się rozwija i jestem przekonany, że taki kierunek po prostu cały czas będzie prezentować. Szanowni Państwo, chciałbym również odnieść się do tego, że aktywność społeczna naszych mieszkańców widoczna jest na co dzień. Widoczna jest na co dzień w procesach chociażby konsultacji. W latach 2018-2023 przeprowadziliśmy przeszło 40 różnego rodzaju procesów konsultacyjnych. Najwięcej dyskusji odbywało się podczas pracy, dwuletniej pracy nad strategią rozwoju miasta, Miasta 2030+. Wielkie słowa podziękowania, uznania dla pani senator dzisiaj, pani mojej wiceprezydent Ewy Kaliszu. Dziękuję bardzo. Oczywiście pani prezydent przewodziła temu zespołowi, bo zawsze musi być lider, ale przecież to nasi współpracownicy, moi wszyscy zastępcy, dyrektorzy, kierownicy jednostek naszych, miejskich, instytucji kultury, a więc wszyscy byliśmy zaangażowani, oczywiście również z naszymi mieszkańcami, bo przecież do nich wychodziliśmy, ich zapraszaliśmy, ich słuchaliśmy i z nimi rozmawialiśmy i jest to na pewno nasze wspólne wielkie osiągnięcie. Od 10 lat Olsztyn żyje największymi konsultacjami społecznymi, tak samo jak i inne miasta, ale doskonale wiemy, jakimi to jest olsztyńskim budżetem obywatelskim. Bo przecież w ciągu tego czasu zrealizowaliśmy przeszło 300 projektów, które zgłosili nasi mieszkańcy, na które głosowali nasi mieszkańcy. Bo przecież olsztyński budżet obywatelski to jedna z formuł, metod partycypacji w zarządzaniu miastem, w zarządzaniu zarówno od strony naszego budżetu finansowym, a jednocześnie również wskazywaniu, które z obszarów naszej działalności, zadań własnych chcielibyśmy realizować na naszych osiedlach jako projekty osiedlowe, czy też jako projekty miejskie. Aktywność idąca w dziesiątki tysięcy naszych mieszkańców, jeśli chodzi o sam udział partycypacyjny, jest nie do przecenienia i za to również gorąco i serdecznie im dziękuję. W ubiegłym roku, szanowni państwo, również dyskutowaliśmy nad strategią rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, bo przecież miasto Olsztyn to miasto współpracujące z sąsiadami,
z naszymi sąsiednimi gminami, a wiemy, że mamy wspólne instrumenty, również z poziomu Europejskiego Funduszu dla Warmii i Mazur, wcześniej z RPO, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne, gdzie spotykamy się, gdzie planujemy z naszymi sąsiadami, a następnie realizujemy, wykorzystując dotacje i środki unijne z pożytkiem dla nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale z pożytkiem dla rozwoju naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego. I cieszę się, że zakończyliśmy ten proces związany z przyjęciem strategii, bo to był jeden z wymogów, ażeby dzisiaj można było ubiegać się o kolejne środki dla naszego wspólnego rozwoju. Również, Szanowni Państwo, zakończyliśmy w ubiegłym roku proces konsultacji, a następnie przyjęcia. Rada Miasta przyjęła ten dokument po dyskusji, po wcześniejszych również bardzo wnikliwych rozmowach. Dokument, jakim jest program, gminny program rewitalizacji. Czekamy w tej chwili, kieruję swoje słowa do Pana Marszałka, na ogłoszenie konkursów, bo wiem, że Pan Marszałek przygotowuje konkursy, gdzie my, nasi mieszkańcy, będziemy mogli zgłaszać nasze projekty, do tego jesteśmy przygotowani, gdzie będziemy mogli rewitalizować te nasze piękne zabytki, te nasze różne, bym powiedział, marzenia, które posiadamy, a jest ich bardzo wiele. Bo przecież mamy relikty na Starym Mieście, które jeszcze nie są doprowadzone do porządku. Mamy gotowe projekty na to. Była mowa o bibliotece. Doskonale wiemy w Koszarach Dragonów, że tam jest sporo obiektów, a po przyjęciu przez nas, czyli przez Radę Miasta, również miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i przygotowanie zarządzenia mojego, jak będziemy po kolei to zagospodarowywać, to czekamy na konkurs. Jestem przekonany, że mając dobrze przygotowane projekty, sięgniemy po środki, a następnie będziemy mogli przywrócić tym obiektom zabytkowym nowego ducha, nową odsłonę i z korzyścią dla naszych mieszkańców przygotowywać po prostu kolejne obszary aktywności, działalności naszej społecznej. Szanowni Państwo, chciałbym jednocześnie, jak wiecie, być może nie wszystko tu wybrzmiało, ażeby powiedzieć, że z nowymi projektami jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi do realizacji ulicy Nowobałtyckiej. Była mowa o Olsztyńskim Parku Przemysłowym. Tak, mamy na to pieniądze. Mamy pieniądze na modernizację chociażby w części naszego stadionu miejskiego. Jestem przekonany, że już niebawem to wyzwanie podejmiemy. Wspólnie będziemy to realizować. I tak jak dzisiaj, podsumowując ten ostatni rok, czy mówiąc o wcześniejszych latach, na pewno konsekwencja w działaniu, jednocześnie doświadczenie, które posiadamy, jednocześnie na pewno zasób sił i środków, jak ja to mówię, a przede wszystkim potencjału ludzkiego, którym dysponujemy, pozwoli nam zawsze sukcesem realizować te nasze wspaniałe marzenia. Szanowni Państwo, nagradzanie statuetkami, bo przecież dzisiaj podsumowujemy rok, będziemy za chwilę laureatom mieli możliwość złożenia życzeń, pogratulować, wręczyć statuetki, a więc nagradzanie statuetkami ma swoją historię. Statuetkami świętego Jakuba jako nagrody prezydenta Olsztyna. 20 lat, już od 20 lat ta nagroda jest wręczana. Wcześniej, jak Państwo wiecie, kapituła, która dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów, ocenia wszystkie wnioski, a następnie musi jednogłośnie je zaakceptować w każdym obszarze, który z tych sześciu, o których zaraz będziemy rozmawiać, jest do nagrodzenia. Kapituła zakończyła swoją pracę w miesiącu grudniu. Wybrała laureatów i za chwilę ich poznamy. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za ten
trudny, acz bardzo owocny rok Wam, mieszkańcom naszego miasta. Życzę, by zaszczytu nagrodzenia tą statuetką mogli jeszcze również dostąpić ci wszyscy, którzy na co dzień wykonują trudną, ciężką pracę na rzecz naszych mieszkańców i wcale nie z myślą o statuetce, tylko z myślą o potrzebie niesienia pomocy od serca innym osobom. A to już naszą wspólną sprawą jest, żeby tych najlepszych z najlepszych zawsze starać się docenić i wyróżnić. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu na nowy rok. Życzę dużo optymizmu, spełnienia wszystkich marzeń, które Państwo posiadacie, realizacji planów, które macie i przede wszystkim dużo zdrowia, bo jestem przekonany, że mając tak wiele planów, będzie ono potrzebne do tego, ażeby móc je, te plany realizować. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Pan Prezydent mówił sporo o współpracy. Ważnym elementem tej współpracy jest współpraca z Radą Miasta. Dlatego teraz bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna, pana Roberta Szewczyka. Zapraszamy. Panie Prezydencie, Panowie Posłowie, Pani Senator, Ekscelencjo Arcybiskupie, Magnificencjo Lektorze, Koleżanki i Koledzy Radni, Drodzy Honorowi Obywatele naszego miasta, Szanowni Państwo. Spotykamy się dzisiaj w niezwykłym momencie dla naszego miasta, ale też i dla nas samych. Niewątpliwie Olsztyn zmienia się i pięknieje w naszych oczach. To znaczy, że i my zmieniamy się i zaczynamy patrzeć w inny sposób na nasze miasto. W olsztyńskim ratuszu wypełniają się kadencje, co stanowi wspaniałą okazję do podsumowań. Mamy czym się chwalić. Zamknięcie inwestycji takich jak nowa hala Urania czy nowe linie tramwajowe zostały dokonane wspólnym wysiłkiem całej olsztyńskiej społeczności. Przenoszą Olsztyn w nową rzeczywistość i każą nam w nowy sposób o tej rzeczywistości myśleć. Mamy prawo żądać od siebie więcej i chcieć decydować mądrzej, chcieć żyć szczęśliwiej. Podsumowując dokonania olsztyńskiego ratusza, są to cele z pewnością do osiągnięcia. Chciałbym złożyć dziś serdeczne podziękowania na ręce prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Bardzo cenimy sobie wysiłek, jaki włożył Pan w misję zarządzania naszym miastem. Jako przewodniczący Rady Miasta chciałbym podziękować za tą dotychczasową współpracę. Bez niej nie byłoby tak znakomitych wyników i zadowolenia mieszkańców. Niewątpliwie widać dziś, że sprawdza się stare polskie porzekadło. Zgoda buduje. Dzisiejsze spotkanie to szczególny moment dla nas, dla Pana i zawodowy, i prywatny. Jeszcze raz gratuluję prezydenckiego dorobku. Także proszę przyjąć wszystkie życzenia, wszystkiego najlepszego. Także te prywatne z okazji urodzin, Panie Prezydencie. No to wyjątkowy moment, Panie Prezydencie. Tego nie było w scenariuszu. Nawet my o tym nie wiedzieliśmy, Szanowni Państwo. Ta chwila zobowiązuje. Żyje nam 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje.
marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Marcina Kuchcińskiego. Panie marszałku, bardzo proszę. Dobry wieczór, szanowni państwo. Pamiętam doskonale, jak kilka lat temu, rozpoczynając swoją przygodę w zarządzie województwa, byłem tutaj z państwem, miałem ogromną przyjemność skierować do was nie bez tremy kilka słów. Cieszę się, że dzisiaj dla mnie w nowej roli mogę być tu również z wami i znowu życzyć wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Patrzę na was, na wasze uśmiechy i waszą energię. Musicie mi uwierzyć, nic się nie zmieniliście. Szanowni państwo, miniony rok był rokiem wyjątkowym, intensywnym, ale dobrym. Dokonało się wiele zmian, które bez wątpienia będą pozytywnie rezonowały w kolejnych miesiącach. Ale również oddaliśmy wiele fantastycznych, między innymi inwestycji, które oddaliśmy w ręce naszych mieszkańców, z których już mogą się cieszyć. Mówię tu chociaż o wspomnianej dzisiaj hali ubrania. I to, co warte podkreślenia, to fakt, że zrobiliśmy, zrealizowaliśmy, przygotowaliśmy tą inwestycję wspólnie. Samorząd województwa wspólnie z gminą Olsztyn. I za tą współpracę pięknie dziękuję. Ale przed nami nowe pomysły, nowe idee, nowe wyzwania. Mówię tu chociażby o wkrótce ogłoszonym przetargu na budowę drogi łączącej ulicę Warszawską z obwodnicą. Budowę, no, wspomniałem już dzisiaj, ulicy Nowobałtyckiej, a także modernizację planetarium. I jestem o tym święcie przekonanym, że jedyną drogą jest współpraca. My na tę współpracę jako samorząd województwa jesteśmy gotowi. Nie musimy do niej zachęcać. Wiemy, że razem możemy zrobić wiele wspaniałych rzeczy dla naszych mieszkańców. Ale dzisiejsza uroczystość to nie tylko podsumowanie i życzenia noworoczne, to również, a może nawet przede wszystkim, wyróżnienie fantastycznych osób statuetkami świętego Jakuba. Pewnie jak większość z państwa, ja uwielbiam przebywać z ludźmi, którzy inspirują, którzy są przepełnieni energią, milionem pomysłów i potrafią nas zmotywować. Dlatego niezmiernie się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z państwem. Drodzy laureaci, jestem przekonany, że oprócz kapituły przekonaliście i wzruszyliście również swoimi dokonaniami mieszkańców nie tylko Olsztyna, ale również i Warmii i Mazur. Bardzo wam za to dziękuję i mam dla was ogromną prośbę. Kontynuujcie swoje działania, róbcie i spowodujcie, żeby nasz region był jeszcze piękniejszy każdego dnia. Trzymam za was mocno kciuki. Szanowni państwo, życzę państwu wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, radości, dobrego wieczoru i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję pięknie. Panie marszałku, serdecznie dziękuję. My sporo dzisiaj mówimy o budowaniu wspólnoty, o inwestycjach, ale to, co składa się na budowanie lokalnej tożsamości, lokalnej społeczności, to nie są tylko twarde inwestycje, ale też to, co pozostaje w sferze ducha. Dlatego teraz bardzo proszę o zabranie głosu Jego Ekscelencję, arcybiskupa metropolitę warmińskiego, księdza Józefa Górzyńskiego. Witam serdecznie, panie marszałku, państwo radni, szanowni państwo. Myślę, że po tym, co zostało nam zaprezentowane już do tej pory, czy na filmie, czy co usłyszeliśmy w swoistym sprawozdaniu pana prezydenta, wypada zacząć od podziękowania za to wszystko, co dokonało się w tym minionym roku i czego jesteśmy beneficjentami jako mieszkańcy Olsztyna. Pan prezydent powiedział, że te inwestycje, one niosą w sobie zawsze ocenę i ta ocena czasami jest krytyczna, bo ktoś się niepokoi, ktoś się denerwuje, że one się przedłużają. Trochę poczuwam się do odpowiedzialności, bo kiedyś pana prezydenta zachęcałem, żeby nie spieszył się
skończeniem tej inwestycji, bo ja tam miałem takie rondo skrzyżowanie, które mi było bardzo wygodne. Teraz muszę dużo dalej jeździć, żeby zawrócić ulicę Warszawską. Więc jeśli by winnego trzeba było, to wiadomo. Ale poważnie mówiąc, chcę bardzo serdecznie podziękować za to, że te inwestycje mają miejsce, że Olsztyn nabiera takiego właśnie oblicza, jak możemy to widzieć. Co jest opisywane tak, że myślę, że każdy z nas ma okazję słyszeć z ust tych, którzy tu przybywają i podziwiają po prostu nasze miasto. Co odniesie do dwóch rzeczy, które wiążą się z tym minionym rokiem i z tym, co dzisiaj przeżywamy. Pierwsze to wspomniany tutaj wymiar historyczny w odniesieniu do osoby Kopernika, którego żeśmy mieli okazję w tamtym roku w sposób szczególny przywoływać w regionie, także w Olsztynie. Każde ze środowisk, które zaangażowało się w upamiętnienie tej wielkiej postaci na okoliczność rocznic, które przeżywaliśmy tych kopernikańskich, zrobił swoje i także miasto, które miało okazję podsumować te wszystkie wydarzenia, było ich bardzo wiele, my podsumowując je wspólnie, byliśmy nawet zaskoczeni tym, jak wiele udało nam się zrobić, ale mówię to dlatego, że kilka dni temu, być może, że Państwo też mieliście okazję to zaobserwować, jeden z programów konkursowych w Telewizji Polskiej, niestety nie obejrzałem go w całości, utrafiłem przypadkowo, ale zwróciła na mnie moją uwagę jedna rzecz, to jest taki program, który pozwala uczestniczyć drogą internetową wszystkim Polakom, a potem jest podsumowanie, jak wypadają w tym konkursie mieszkańcy poszczególnych regionów. I tutaj, gdy chodzi o wiedzę o Koperniku, region warmińsko, czy województwo warmińsko-mazurskie było bezkonkurencyjne. Myślę, że to jest dzieło właśnie tych wszystkich, którzy zaangażowali się w promocję tej postaci, bo tak być powinno, to znaczy on tutaj w sposób szczególny powinien być znany, doceniony i promowany. I myślę, że możemy sobie wspólnie tego pogratulować wszyscy ci, którzy zaangażowali się właśnie w promocję postaci Mikołaja Kopernika. Druga refleksja, która mi się kojarzy, to ona dotyczy tego, co przeżywamy dzisiaj tu, w tym wydarzeniu, kiedy wręczane są figurki świętego Jakuba. Myślę, że wielu z Państwa mieliście okazję też o tym, o tej informacji dotrzeć, że ten rok, jak i lata minione, zaowocował bardzo dużą popularnością frekwencji na szlaku świętego Jakuba. To fenomen, który nie do końca jest jeszcze opisany, zrozumiany, ale on jest na tym szlaku, który kiedyś podejmowany był z powodów zasadniczo religijnych, duchowych. Dzisiaj idzie bardzo wiele osób, i to chcę właśnie podkreślić, idzie bardzo wiele osób, które wcale nie czynią tego z powodów religijnych. Są to zatem powody tożsamościowe, czyli coś, co każe wchodzić i uczestniczyć w znakach, które stanowią naszą europejską tożsamość. My, Olsztyn, na tym Jakubowym szlaku jesteśmy obecni. Trudno by zatem było chyba znaleźć na dziś taki znak, który by nas bardziej wpisywał w tożsamość Europy, jak właśnie ten postać świętego Jakuba i obecność Olsztyna na szlaku świętego Jakuba. Bardzo za to dziękuję, że nie wiem, kto był inicjatorem tego pomysłu, ale właśnie owych nagród figurą świętego Jakuba, że wszystkie te postaci, które są w sposób szczególny zasłużone dla miasta, że są właśnie tą figurą świętego Jakuba nagradzane. Przy tej okazji, nie znając ich jeszcze, za chwilę pewnie ich poznamy, bardzo gorąco gratuluję. I ostatnia moja myśl to jest to, co wiąże się też z tą zaprezentowaną tutaj historię minionego roku, z tymi wydarzeniami. Proszę zwrócić uwagę, że w tych projektach, w tych realizacjach jest już
bardzo wiele rzeczy, które odnoszą się nie tylko do takich podstawowych potrzeb egzystencjalnych. One zawsze są i zawsze będą musiały być podejmowane w pierwszym rzędzie. Ale jest już bardzo dużo inicjatyw, dużo działań, które dotyczą jakby wyższych form zapotrzebowania każdego z nas. I to trzeba dostrzec i za to trzeba pogratulować. I chciałbym życzyć, aby wszyscy ci, którzy będą przejmować po wyborach ster zarządzania naszym miastem Olsztynem, żeby potrafili to dostrzec, potrafili to docenić i podjąć przede wszystkim te działania, które służą rozwojowi miasta i rozwojowi właśnie w kierunku nie tylko tych fundamentalnych potrzeb, ale także i tych większych potrzeb, te dla rozwoju ogólnego człowieka, społeczeństwa są bardzo ważne. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkich osiągnięć, panie prezydencie, i życzę, aby to wszystko, co będzie kontynuacją, aby było kontynuacją twórczą i służyło rozwojowi każdego, żeby każdy w tym naszym mieście odnajdywał się jak we własnym i czuł się tutaj dostrzeżony i czuł, że może tutaj rozwijać się, dojrzewać, podejmować te wymiary życia, które są dla niego ważne. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję za ekscelencję, za te miłe słowa. Szanowni Państwo, teraz do mównicy.